Dzień dobry, dzień dobry, drodzy Państwo. Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać i że mnie słychać. I zapraszam na pierwszy wykład tegorocznych Dni Mózgu w Trójmieście, który będzie poświęcony historii naszego mózgu, a właściwie może nie tyle historii, co bardziej tego, w jaki sposób odkrywaliśmy nasz mózg, w jaki sposób doszliśmy do tej wiedzy, którą dzisiaj mamy o naszym mózgu i którą chcemy się z Wami podczas całego tego tygodnia mózgu dzielić. Więc będzie to taka podróż troszkę historyczna, dlatego że zaczniemy od starożytności i przejdziemy sobie przez tą historię, w jaki sposób odkrywaliśmy nasz mózg, dlatego że ten nasz mózg, który też mam tutaj przy sobie, nie zawsze był dla nas, dla ludzi, tym, czym jest dzisiaj, to znaczy nie zawsze traktowaliśmy go jako ten narząd, który odpowiedzialny jest za nasz umysł, za to, co myślimy, za to, co robimy, w jaki sposób patrzymy i w jaki sposób działamy w tym świecie, w którym żyjemy. Nie zawsze tak było i sobie o tym powiemy. To będzie trochę wycieczka po Europie i nie tylko. Odwiedzimy sobie różne miasta, w których to następowały różne odkrycia na temat tego, czym jest mózg, w jaki sposób działa i dojdziemy do współczesności, czyli do tego miejsca, w którym jesteśmy i poznamy te metody, te narzędzia, które dzisiaj nam służą do tego, żeby poznawać nasz mózg. Choć nasz mózg jest dość dobrze zbadany, to jednak cały czas jest wiele tajemnic, które są do odkrycia i ja nie zdążę, moi koledzy i koleżanki nie zdążą tego wszystkiego odkryć, więc to jest pole do popisu dla młodych, którzy osiągając dojrzałość zaczną pracę i część z Was pewnie zostanie naukowcami, którzy mam nadzieję, będą dalej zgłębiać tajemnice naszego mózgu. No dobrze, ale idziemy do rzeczy, czyli przechodzimy sobie do tego naszego mózgu. To, czym jest dzisiaj, to jest dla nas, tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze cały czas zagadką. Natomiast to, co myśleli o mózgu wcześniej ludzie, no to w ogóle to już była dla nich jedna wielka zagadka, a na dodatek traktowali ten nasz mózg jako coś niekoniecznie tak ważnego, jak dzisiaj o tym wiemy. No i można powiedzieć, że historię zaczniemy sobie od czaszki, dlatego że są takie, powiedzmy, badania archeologiczne, które pokazują, że człowiek od zarania dziejów wiedział, że coś tam jest w tej czaszce, wiedział, że jest tam jakiś mózg, ale czym on jest, to tego nikt nie wiedział. Natomiast czasem wykonywano takie otwory w czaszkach, na przykład jeżeli ktoś cierpiał prawdopodobnie na ból głowy lub też sądzono, że był opętany przez jakiegoś złego ducha, to żeby tego ducha uwolnić, no to robiono otwory w czaszce, ten zabieg nazywamy trepanacją. No i przez te otwory w czaszce, według ówczesnych tych ludzi, następowało uwolnienie tego złego ducha. No i takie czaszki spotykamy przy okazji różnych wykopalisk archeologicznych. Natomiast taka prawdziwa historia mózgu, bo on był widziany czasem przez przypadek, może jak były jakieś bitwy, wojny, no to czasem komuś tam się głowa rozwaliła, więc ten mózg był widoczny, był znany, pewnie wiedziano, że tam jest. Tak samo oczywiście w przypadku zwierząt zjadano zwierzęta, więc dopatrywano się tam w tej czaszce czegoś, co być może nadawało się do jedzenia. Natomiast nie wiązano tego pewnie z tymi funkcjami, które dzisiaj wiążemy z mózgiem, dlatego że to, co się zawsze, że tak powiem, ruszało, czyli było tym czymś, co traktowaliśmy jako kwintesencja naszego życia, a być może również tego czegoś, co nazywamy duszą, no to było to nasze serce, które łatwo wyczuć, prawda, przykładając dłoń do swojej piersi, że coś tam pulsuje, coś tam uderza, coś tam się rusza, więc chcąc, nie chcąc, jakoś w taki naturalny sposób łączymy to serce z tymi naszymi siłami życiowymi, witalnymi i tym czymś, co nazywamy życiem, być może również duszą. No dobra, ale idziemy dalej, bo trzeba przejść do Egiptu, czyli do starożytnych Egipcjan, którzy na papirusach zapisywali różnego rodzaju odkrycia. W tym znamy taki papirus, który wiemy chirurgicznym, w którym to jest taki pierwszy przekaz, który znamy na temat tego, jak zbudowane jest ludzkie ciało i tam też pojawia się wzmianka o mózgu. Natomiast tak jak wiemy, Egipcjanie mumifikowali zwłoki, które potem chowano w tych piramidach, natomiast jakby z tych zwłok wyciągano różnego rodzaju narządy wewnętrzne naszego ciała, w tym nasz mózg, który wyciągano przez nos. Ten mózg pobierano, dlatego że przeszkadzał jakby, czyli jakby to, że był zabierany z tego ciała, raczej
pozwala nam sądzić, że nie był traktowany jako coś niezwykle ważnego, a tym bardziej coś, co dzisiaj wiemy o tym naszym mózgu. Idąc dalej, trzeba przejść do starożytnej Grecji, gdzie filozofowie starożytni, w tym m.in. Arystoteles, tak jak wspomniałem wcześniej, uważali, że tym miejscem, które odpowiada za duszę, jest nasze serce. Jest nasze serce, czyli jakby serce traktowano jako ten najważniejszy narząd, to coś, co odpowiedzialne jest za życie, za duszę, za myśli, czyli to coś, co nazywamy dzisiaj umysłem. Natomiast ten mózg, ten Arystoteles i jemu współcześni traktowali jako coś niezwykle ważnego, ale było to coś, co według ówczesnych ten mózg pełni funkcję chłodnicy. Chłodnicy, która miała za zadanie chłodzić krew, którą tłoczyło serce, rozprowadzało to życie po całym naszym ciele, natomiast mózg miał za zadanie chłodzić tą krew, tak żeby się nie przegrzała. Mózg nie traktowano całkowicie, jakby nie był bez znaczenia dla współczesnych, ówczesnych ludzi, dlatego że mimo, że to serce było tym najważniejszym narządem, to jednak ten mózg traktowano jako coś, co może być takim wspólnym zmysłem. To znaczy umiejscowienie tych najważniejszych narządów zmysłów, jakie mamy, czyli wzroku, słuchu chociażby, w tej głowie, czyniło z tej głowy coś ważnego, a tym samym też z tego mózgu, który znajduje się w głowie, coś ważnego, więc traktowano ten mózg jako takie miejsce, które zbiera informacje z naszych zmysłów, tworzy z nich jeden obraz i tak można sobie wyobrazić, potem przesyła do serca, które odpowiedzialne jest za tą naszą duszę, za nasz umysł, tworzy z tego obrazu wspólnego zmysłu, tworzy pewien obraz tego świata, który mamy, z którego sobie zdajemy sprawę, którego jesteśmy świadomi, no i tam jakby podejmujemy już te decyzje, które w życiu podejmujemy w różnych sytuacjach. Natomiast ta Grecja to też nie tylko jest takie myślenie, które dzisiaj właściwie odbiega od rzeczywistości, jeśli chodzi o nasz mózg, ale również w tej Grecji greccy lekarze dokonywali różnego rodzaju operacji na zwierzętach, także na ludziach, którzy zmarli. No i właśnie z tych sekcji zwłok jakby nasza wiedza na temat naszego ciała dzięki temu była coraz większa, w tym też była coraz większa wiedza na temat naszego mózgu. No i te bruzdy, które znamy w tym naszym mózgu, wiemy, jeśli chodzi o powierzchnię tego naszego mózgu, czyli te wszystkie zakręty i bruzdy, które mamy na powierzchni tej kory mózgowej, która pokrywa wnętrze tego naszego mózgu, te bruzdy były znane ówczesnym i ta duża liczba tych zakrętów w porównaniu z niewielką liczbą tych zakrętów u zwierząt pozwoliła już wtedy tym starożytnym badaczom twierdzić, że ten nasz mózg musi mieć coś wspólnego z tą naszą inteligencją, dlatego że te fałdy, ta ilość tych fałd na tyle różni nas, ludzi, od zwierząt, że to nie może być przypadek, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, że coś w tym musi być. Więc jakby ta nasza większa zdolność tego widzenia w świecie różnych rzeczy, dopatrywania się różnych znaczeń, łączenia różnych faktów ze sobą, była wtedy już powszechnie, może nie powszechnie, ale przez badaczy, filozofów, lekarzy traktowana właśnie z tą większą gęstością tych bruzd, tych zakrętów na naszej korze mózgowej. Wtedy też podzielono mózg na duży mózg, czyli to, co tutaj widzimy, ale i mały mózg, czyli ten móżdżek, który tutaj wystaje spod tego mózgu, więc wtedy już nasza wiedza anatomiczna na temat budowy mózgu była już nieco większa w porównaniu z tym, co było wcześniej. Idąc dalej, musimy przejść do Rzymu, do starożytnego Rzymu, czy też nowożytnego Rzymu właściwie, tak, czy też na przełomie starożytności i nowożytności, bo wtedy tam w tym Rzymie, we Włoszech, był taki lekarz, który leczył gladiatorów, czyli tych, którzy między innymi występowali w tym Koloseum. No, ponieważ nie można było prowadzić badań na ludzkim ciele, było to zakazane, no więc często badano zwierzęce zwłoki po to, żeby poznać budowę naszego ciała, ale ten właśnie lekarz, ten Galen, ponieważ badał tych gladiatorów, no to więc jakby miał możliwość do tego, żeby zajrzeć do wnętrza naszego ciała. No i między innymi właśnie on odkrył
komory mózgu, czyli pewne takie przestrzenie w naszym mózgu, które potem zobaczymy, które wypełnione są płynem mózgowo-rdzeniowym. No i ten właśnie płyn mózgowo-rdzeniowy, jakby troszkę tak wychodząc od tego, czym wcześniej była krew, czyli tym czymś, co dawało nam życie, no to właśnie ten Galen i późniejsi badacze, filozofowie, lekarze z tym płynem mózgowo-rdzeniowym, który wypełnia komory naszego mózgu, czyli takie przestrzenie właśnie wypełnione płynem, ten płyn mózgowo-rdzeniowy był traktowany jako właśnie takie siedlisko naszego umysłu, można tak powiedzieć, ale serce wciąż było ważne, bo można było powiedzieć, że dzięki naszemu oddychaniu myśmy wciągali jakiegoś tajemniczego ducha, który trafiał do krwi i z tą krwią był rozprowadzany między innymi właśnie do mózgu, gdzie wchodził jakby do tych komór tego naszego mózgu i tam stawał się tym miejscem, które odpowiedzialne jest za, z tym czymś, co odpowiedzialne jest za nasz umysł, za naszą psychikę. No więc takie dość dziwne były te wczesne poglądy na temat tego, czym jest mózg i skąd się biorą nasze myśli, czym jest nasza psychika, no ale tak to wyglądało. No i potem jakby, kiedy skończyło się cesarstwo rzymskie, kiedy nastał czas średniowiecza, no to jak wiemy być może z historii, średniowiecze to był taki czas, w którym można powiedzieć, że nasz rozwój naszej wiedzy się troszkę zatrzymał. Często nazywa się te wieki wiekami ciemnymi, dlatego że wówczas ludzie mało co poznawali świat. Nie było takiej potrzeby widocznie, żeby nie szukać jakichś tam głębszych przyczyn. No to generalnie dominowały wtedy tam takie poglądy na temat tego właśnie, że ten płyn mózgowo-rdzeniowy jest tym miejscem, w którym mieści się nasza psychika. Często również przypisywano miejsce, siedlisko tej naszej duszy, pewnej niewielkiej części naszego mózgu, która zwie się szyszynką. Jest to coś, co wydziela melatoninę, która wydziela się w nocy. I ta szyszynka, właśnie niewielka część, którą postaram się tutaj pokazać, gdzie ona mniej więcej jest. Otóż mniej więcej w tym miejscu, gdzie pokazuję tym palcem wskazującym, tutaj znajduje się nasza szyszynka i ta malutka szyszynka była traktowana jako takie miejsce, gdzie mieści się nasza dusza, czyli jakby można powiedzieć, że taką najważniejszą częścią była tego naszego mózgu. Natomiast potem, i teraz przeniesiemy się z tego Rzymu do Belgii, w tej Belgii, w Brukseli pracował taki lekarz, anatom, który nazywał się Vesalius, który to napisał taką obszerną księgę na temat tego, jak zbudowane jest nasze ciało. On badał zwierzęta, ale też miał dostęp do ludzkich zwłok, dzięki czemu mógł poznać i porównać budowę naszego ciała z ciałem zwierząt i napisał właśnie takie wielkie, obszerne dzieło na temat anatomii tego naszego mózgu i wśród tych dzięki tej jego pracom również poznaliśmy nieco dokładniej to, jak zbudowany jest nasz mózg. No i wtedy właśnie tutaj widzimy te przestrzenie, które są w głębi naszego mózgu, które są tymi komorami naszego mózgu. No więc wtedy dość dokładnie poznano, jak widzicie na tych rysunkach, dość dokładnie znano już budowę tego naszego mózgu. Te rysunki były całkiem dokładne. Znano nerwy, które wychodzą z tego naszego mózgu, z tego rdzenia kręgowego. No więc jakby nasza wiedza na temat tego, jak jest zbudowany mózg, była coraz większa, natomiast jakby cały czas jeszcze nie było wiadomo, na czym polega dokładnie oczywiście działanie tego naszego mózgu, więc bardziej poznawaliśmy anatomicznie. Natomiast jakby coraz częściej już tutaj przypisywano temu mózgowi te funkcje psychiczne, które dzisiaj mu przypisujemy, no więc można powiedzieć, że nasza wiedza szła w dobrą stronę. No idąc dalej, tutaj jeszcze mamy takie słynne, jeden ze słynnych rysunków Leonarda da Vinci, który też w tym mniej więcej czasie, czyli w XVI wieku, ta nasza wiedza nie była zbyt duża, ale już wiedziano coś o tym mózgu i tutaj widzimy właśnie takie komory w tym naszym mózgu, które właśnie cały czas jednak były traktowane jako coś niezwykle ważnego z tym płynem mózgowo-rdzeniowym, który je wypełniał. To coś, co dzisiaj wiemy, że nie ma żadnych funkcji takich psychicznych, jedynie ten płyn mózgowo-rdzeniowy, który wypełnia te komory i który przepływa jakby przez nasz mózg, jest też na zewnątrz naszego mózgu, pod oponami mózgowo-rdzeniowymi, jest czymś, co pełni raczej funkcję ochronną, oczyszczającą, natomiast nie jest to coś, co jest siedliskiem naszego umysłu, oczywiście. No dobra, idąc dalej, teraz przechodzimy do czegoś, co było niezwykle modne przez długi czas, do pewnej takiej nauki, która narodziła się we Wiedniu, w Austrii, do
tym twórcą tej nauki, która zwie się frenologią, był Gall. Franz Gall, nie ten Gall anonim, którego znamy z historii naszego kraju, ale był Franz Gall, stworzył naukę, którą nazywamy dzisiaj frenologią. No i frenologia była taką, można powiedzieć, dzisiaj nazywamy to paranauką, czyli czymś, co nie jest tak naprawdę nauką, tylko czymś, co wydaje się być nauką, ale mimo wszystko jakby te wtedy ówczesne poglądy na temat tego, czym jest mózg, one w pewnym sensie troszkę przetrwały do dnia dzisiejszego, dlatego że od tego momentu jakby ludzie przestali mieć wątpliwości, że to mózg jest siedliskiem naszego umysłu. Czyli to mózg jest tym miejscem, w którym my dokonujemy, można powiedzieć, tej percepcji, czyli postrzegamy nasz świat, łączymy wszystkie informacje w jedną całość, tworzymy jakby tą świadomość tego, co się dzieje wokół nas, tam też podejmujemy decyzje, tam też odczuwamy emocje. Te wszystkie rzeczy w tym momencie, kiedy nastały te czasy frenologii, stały się czymś, co dla ludzi było już oczywiste. Natomiast jakby nazywamy to nie taką do końca nauką, dlatego że metody, którymi się posługiwali, nie są dzisiaj postrzegane przez nas jako naukowe. No i niektóre rzeczy, do których oni doszli, ci frenolodzy, dzisiaj się nie do końca zgadzają. Natomiast co do istoty, czym jest mózg i za co odpowiada, no to oni mieli rację. Czyli jakby od tego dopiero momentu, czyli od XVIII wieku, możemy mówić o tym, że nasza wiedza na temat naszego mózgu przybrała tą formę, którą ma dzisiaj, czyli łączymy ten mózg właśnie z tym miejscem, które odpowiedzialne jest za naszą psychikę. No i teraz może Was dziwić, co ten rysunek tutaj pokazuje, no bo to jest rysunek, który mierzył czaszkę. Pozwalał na to, żeby dokładnie tworzyć pomiary tej czaszki, dlatego że frenolodzy uważali, że czaszka, można powiedzieć, odzwierciedla to, jak zbudowany jest mózg. Czyli jeżeli ktoś miał w jakimś fragmencie, jego mózg był większy, no to to wpływało na to, że kształt czaszki w tym miejscu był inny, ona jakby się uwypuklała lub też była wklęsła wtedy, kiedy dany fragment mózgu był mniejszy. No i teraz jakby dzięki porównaniom różnych ludzi, którzy mieli różne cechy, jedni byli na przykład łatwo się gniewali, inni byli spokojniejsi, jedni byli smutni, inni byli weseli, jedni mieli jakieś talenty, na przykład takie, że świetnie malowali albo byli muzykami, inni z kolei byli świetni technicznie, na przykład byli świetnymi stolarzami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ludzie, mając różne cechy, mając różne zdolności, różne cechy charakteru, różnili się kształtem głowy i na podstawie tego kształtu głowy, który był dokładnie mierzony, obmacywany też palcami, czyli dotykano głowy i sprawdzano, jaki kształt ma ta czaszka, no ale oczywiście też mierzono tak, żeby to miało taki charakter naukowy, więc tutaj widzimy taki przyrząd. No i na podstawie właśnie takich porównań ci frenolodzy doszli do wniosku, że poszczególne fragmenty naszego mózgu są odpowiedzialne za poszczególne cechy. Za różne cechy naszego charakteru, za różne nasze zdolności, za wszystko to, co tak naprawdę przejawiamy w tej naszej psychice. No i teraz jakby można powiedzieć, że co do zasady, no to frenologia, można powiedzieć, że słusznie stwierdziła, że nasz mózg ma pewne funkcje w poszczególnych jego częściach, te różne części odpowiadają za różne rzeczy, natomiast samo umiejscowienie tych cech było czymś bardzo błędnym, dlatego że takie złożone cechy, jak cechy charakteru, czyli to, kim ktoś jest, albo różnego rodzaju zdolności, które posiadamy, nie są czymś, co dotyczy jakiegoś konkretnego fragmentu naszego mózgu, czyli na przykład, że gdzieś tam w czole nie mieści się wyłącznie pamięć na przykład, w tej części za czołem naszego mózgu, ale oczywiście co do zasady wiemy, że rzeczywiście nasze poszczególne części naszego mózgu mają swoje funkcje, przy czym te funkcje są bardziej rozproszone, czyli tak naprawdę, żeby móc coś zrobić, na przykład być świadomym, nie wystarczy mieć tego jeden fragment mózgu gdzieś tam w środku głowy, tylko trzeba tak naprawdę używać całego mózgu, ta kora mózgowa nasza i nasz mózg musi być w pełni aktywny, żeby mogło dojść do wytworzenia świadomości, czyli tego, że ktoś zdaje sobie sprawę z tego, że żyje, coś robi, coś się zmienia w jego otoczeniu. Ale można powiedzieć, że dzięki tym frenologom, dzięki frenologii jako nauce, dzisiaj traktowanej jako paranauce, myśmy, jakby można powiedzieć, utrwalili naszą wiedzę na temat tego, że to mózg jest siedliskiem tego naszego umysłu, odpowiedzialny jest za różne nasze cechy charakteru, za różne nasze zdolności, za to, co robimy, jakie decyzje podejmujemy. To wszystko jest czymś, co można powiedzieć, że powstało dzięki tej frenologii, mimo że dzisiaj traktujemy ją jako mało poważną
naukę, ale tak naprawdę dzięki nim mamy pewne wiadomości, które, na podstawie których mogliśmy pójść dalej. No i teraz przenosimy się do Paryża, w którym to pracował taki lekarz, który się nazywał Broca. No i ten lekarz Broca, on, jak on żył, to jeszcze nie było tej wieży Eiffla, którą widzimy na rysunku. Natomiast jego nazwisko jako wielkiego badacza znajduje się wśród 72 takich nazwisk wybitnych Francuzów, którzy zostali właśnie uhonorowani tym, że ich nazwiska znajdują się wyryte na tej wieży Eiffla. No i teraz, czym zasłynął ten Broca? Ten Broca badał ludzi i miał między innymi takiego pacjenta, który nie mógł mówić. Jedyne słowo, które był w stanie wypowiadać, to było słowo tan. Tan, tan, cały czas powtarzał tan, tan, tan. No i teraz jakby ciężko było, no bo rozwój tej chirurgii, już umiejętności leczenia mózgu, to w ogóle było coś jeszcze nieznanego, niemożliwego do wykonania w tamtych czasach. No ale ten pacjent był oczywiście, ten Broca się nim opiekował. No i kiedy ten pacjent zmarł, zrobił autopsję jego mózgu, czyli zrobił sekcję zwłok, wydobył jego mózg i dostrzegł, że ten właśnie pacjent, który zwany był pacjentem Tan, przez to, że tylko to słowo mówił, miał uszkodzony pewien fragment mózgu, który znajduje się tutaj, w tym miejscu. Ja go teraz obrysowałem. Ten fragment mózgu był uszkodzony. Nazywa się to dzisiaj lezją. Lezją, czyli uszkodzeniem właśnie jakiegoś fragmentu mózgu. I ta lezja, tą lezję, to uszkodzenie tego fragmentu kory mózgowej, ten właśnie Broca przypisał temu, co było uszkodzone u tego pacjenta, czyli tej mowie. Czyli utożsamił ten fragment kory mózgowej z zdolnością do wypowiadania słów. Przez to, że mając uszkodzony ten fragment mózgu, ten pacjent nie był w stanie wypowiadać słów. No i wiemy dzisiaj, że rzeczywiście ten fragment mózgu jest właśnie tym, który jest kluczowy dla wypowiadania słów, dla mowy, i nazywamy dzisiaj ten fragment mózgu, ten fragment kory mózgowej, ośrodkiem ruchowym mowy Broca właśnie, czyli właśnie tego człowieka, tego badacza, tego Francuza, który odkrył znaczenie tego ośrodka w taki sposób, można powiedzieć, troszkę eksperymentalny, czyli porównując to, kim ktoś był, z konkretnie z budową jego mózgu. Nie powiedziałem wcześniej o tym, że ci frenolodzy, o których mówiliśmy przed chwilą, ci frenolodzy byli w błędzie, myśląc o tym, że kształt czaszki odwzorowuje budowę naszego mózgu, bo jest dokładnie odwrotnie. Nasz mózg dostosowuje się do budowy tej czaszki i każdy z nas ma nieco inaczej wyglądający mózg, przez to, że mamy nieco inny kształt głowy. Oczywiście mamy bardzo podobne do siebie mózgi, natomiast nieidentyczne, nie każdy ma dokładnie taki sam mózg i kształt tych na przykład zakrętów w tej korze mózgowej nieco nas różni od siebie, choć mamy w większości oczywiście wszystkie te zakręty w tych podobnych miejscach, choć one mogą kształtem nieco się od siebie różnić. No ale wracając do tego Broca, no więc jakby w ten sposób zaczęła się pewna era badań, która właśnie polegała na tym, że zaczęto dopatrywać się funkcji naszego mózgu, poszczególnych jego części, właśnie biorąc pod uwagę to, jakie funkcje były uszkodzone u różnych pacjentów. Inny lekarz niemiecki z kolei, Wernicke się nazywał, odkrył ośrodek słuchowy mowy, czyli coś, co znajduje się w tym miejscu mniej więcej. No i w ten sposób jakby odkryto chociażby te dwa obszary mózgu, które odpowiedzialne są za mowę. Za rozumienie mowy to tutaj ośrodek Wernickego zwany dzisiaj, a tutaj ośrodek ruchowy mowy, czyli ten, który odpowiedzialny za generowanie naszych słów, czyli ośrodek właśnie Broca. Oczywiście cała nasza kora mózgowa jest podzielona na różnego rodzaju fragmenty, które są związane z pewnymi funkcjami, przy czym tak jak w przypadku mowy, tak samo w przypadku innych funkcji, pamiętajmy o tym, że jedna rzecz, jeden fragment mózgu nie jest wystarczający, żeby mógł pełnić jakąś funkcję, tylko najczęściej te nasze ośrodki różne odpowiedzialne za różne funkcje w naszym mózgu muszą współpracować z innymi częściami naszego mózgu po to, żeby mogły pełnić swoją funkcję. Natomiast uszkodzenie takiego obszaru oczywiście powoduje, że może dojść do upośledzenia jakiejś funkcji, coś może nie działać, coś może nie być obecne, ktoś może nie wykazywać pewnej zdolności do czegoś tam.
No i jakby idąc dalej tym tropem, w tamtych czasach również poznaliśmy, jakie znaczenie dla nas jako ludzi ma ten fragment mózgu, który teraz tutaj pokazuję, czyli ten najbardziej wysunięty do przodu fragment mózgu, fragment kory mózgowej, który dzisiaj zwiemy korą przedczołową. Tutaj byśmy mieli czoło, gdybyśmy sobie narysowali, tutaj nos, prawda, tutaj mamy oko, mniej więcej, gdybyśmy chcieli to dorysować. No i ten fragment kory mózgowej, który jest tuż za kością czołową, zwiemy dzisiaj korą przedczołową. No i pewien taki robotnik, który nazywał się Gage, w Stanach Zjednoczonych pracował na kolei, no i doznał tam wypadku, w którym to nie pokazuje specjalnie zdjęcia, bo ono jest drastyczne, natomiast on przebił sobie, wbił sobie taki gruby pręt, 3-centymetrowy, jeśli chodzi o średnicę, bardzo długi pręt, wbił mu się w oko i wyszedł na czubku głowy, przebijając właśnie, uszkadzając tą korę przedczołową. No i teraz ten pręt uszkodził właśnie ten fragment mózgu, który się okazał być czymś niezwykle ważnym dla tego człowieka i dla każdego z nas. Dlatego, że ten właśnie Phineas, tak miał na imię, on całkowicie się zmienił pod wpływem tego wypadku, przeżył ten wypadek, ale absolutnie całkowicie się zmienił. Najpierw wcześniej był spokojnym człowiekiem, opanowanym, grzecznym, kulturalnym, dobrym itd., itd. Natomiast po tym wypadku zupełnie zmieniło się to, kim był. Stał się taki nieelegancki, delikatnie mówiąc, gwałtowny, nie potrafił się zachować w towarzystwie. No, generalnie można powiedzieć, że całkowicie się zmienił. Całkowicie się zmienił, stracił w ogóle te swoje zdolności bycia takim kulturalnym człowiekiem, który jest w stanie współżyć, współpracować z ludźmi, tylko miewał właśnie takie momenty takiej gwałtowności. Jego zachowanie było bardzo brzydkie dla innych ludzi, delikatnie mówiąc, nie wchodząc w jakieś tam wielkie szczegóły. No i teraz w związku z tym, że ten fragment mózgu został uszkodzony, to zaczęto słusznie, dzisiaj też to wiemy, przypisywać temu fragmentowi mózgu nasze zdolności do, można powiedzieć, do takich funkcji społecznych, czyli nasza zdolność do dostosowania się do innych ludzi, do współżycia z nimi. Jest też odpowiedzialny ten fragment mózgu za kontrolowanie innych części naszego mózgu, kontrolowanie naszych emocji, naszych zachowań, czyli tak naprawdę jest to miejsce w naszym mózgu, które jest odpowiedzialne za to, kim jesteśmy i czym się wyróżniamy od zwierząt, dlatego że to ludzie mają właśnie największe te kory przedczołowe, czyli najbardziej rozbudowane, odpowiedzialne za kontrolę, za te nasze wszystkie intelektualne właściwości, czyli za tą naszą mądrość, inteligencję, odpowiedzialna jest w dużej mierze właśnie ta kora przedczołowa. No i tutaj właśnie musiał ktoś doznać wypadku, żebyśmy się przekonali, jak niezwykle ważna jest ta część mózgu dla nas. No i dzisiaj oczywiście również to wiemy i wiemy jeszcze więcej. No ale tutaj na tym wykładzie będzie nam trudno o tym wszystkim poopowiadać. Jeżeli kojarzycie ten budynek, to jest to budynek, który znajduje się w Niemczech, w Berlinie, brama brandenburska, dlatego że przenosimy się do Berlina, przenosimy się do miejsca, w którym niekoniecznie w Berlinie, ale w Niemczech, pracował pewien pan, którego nazwisko, jeżeli byście kiedykolwiek zajmowali się mózgiem bardzo dokładnie, to by było chyba takim nazwiskiem, które by najczęściej się pojawiało, dlatego że ten facet nazywał się Brodmann. Miał fajne imię, Korbinian Brodmann. No i ten Korbinian Brodmann badał mózg i opisał ten mózg w sensie bardzo dokładnie anatomicznie, jako ten organ, który jest jakby niby jednolitą masą, a tak naprawdę różne jego fragmenty bardzo różnią się od siebie budową. Tutaj widzimy takie oryginalne jego rysunki, w których on wyróżnił takie pola mózgu, pola kory mózgowej, które różnią się nieco od siebie budową. No i dzisiaj nazywamy właśnie te pola polami Brodmana. On wyróżnił 52 takie pola, które według niego na tyle mocno się od siebie różniły, że można było przypisać im różne funkcje. I te pola, które wyróżnił Brodmann, do dzisiaj dnia funkcjonują i służą badaczom do tego, żeby określić na przykład, która część mózgu jest uszkodzona albo która część mózgu za coś odpowiada, tak żeby wszyscy jakby operowali tym samym językiem, to wyróżnia się właśnie te pola kory mózgowej, które różnią się od siebie budową, różnią się od siebie funkcją, razem z innymi polami uczestniczą w wykonywaniu różnego rodzaju działań, rzeczy, które dzieją się w naszym mózgu. Tutaj widzimy właśnie takie oryginalne rysunki, potem nieco oczywiście zmodyfikowano to w toku naszych dalszych badań nad mózgiem, nieco przesunięto te granice, one nie są idealne, tak jak
na początku. Natomiast co do zasady, wszystko się zgadza i te pola Brodmana, 52 pola Brodmana, w dalszym ciągu funkcjonują i służą do opisu tego, gdzie, o jakiej części mózgu mówimy, przypisując jej na przykład udział w jakiejś tam funkcji, którą pełni nasz mózg. No i teraz jakby my dość dokładnie poznaliśmy mózg, tą budowę taką, można powiedzieć, makroskopową, ale też mikroskopową, dzięki tym badaniom właśnie anatomicznym tego naszego mózgu. Natomiast jakby w dalszym ciągu pozostawało całkiem dużą tajemnicą to, jak sposób zbudowany jest mózg, jeśli chodzi o tą budowę komórkową, czyli jak zbudowane są neurony, jak wyglądają neurony, czy to jest jednolita masa, czy też jest to coś, co można powiedzieć zbudowane jest z komórek, które się ze sobą komunikują. Dzisiaj wiemy, że tak jest, ale nie zawsze tak było. Nie zawsze badacze wiedzieli o tym, że mózg zbudowany jest z neuronów, gdzie mamy mnóstwo tych neuronów. Dzisiaj wiemy, że jest to 90 miliardów neuronów blisko, czyli ogromna liczba, które działają dzięki temu, że się ze sobą komunikują. Ale ta wiedza nie była czymś absolutnie dostępnym dla wszystkich i nie zawsze było wiadomo, jak ten neuron, jak te komórki mózgowe w ogóle wyglądają. No i z tego powodu przenosimy się do Czech. Gdzie pracował Purkinje, taki badacz, który właściwie po raz pierwszy opisał to, jak zbudowana jest komórka nerwowa. Badał komórki muszczku, czyli tego małego mózgu zwanego dawno, dawno temu, tego muszczku. I tutaj właśnie widzimy taki rysunek komórki nerwowej muszczku, zwanej dzisiaj komórkami też Purkiniego, właśnie od odkrywcy tej komórki. No więc jakby od tego momentu stało się jasne, że ten mózg to nie jest jakaś jednolita masa, tylko jest to coś zbudowane z komórek, które mają taki charakterystyczny kształt, prawda, gdzie tutaj mamy tak zwane ciało komórki nerwowej w tym miejscu, tutaj mamy dendryty, prawda, bardzo mocno rozgałęzione, czyli te obszary tej komórki nerwowej, które odbierają sygnały od innych komórek, wtedy jeszcze tego nie wiedziano, że tak to działa. No i zazwyczaj mamy jedną taką długą wypustkę, która gdzieś tam biegnie i służy temu, żeby ta komórka mogła przekazać sygnał kolejnej komórce nerwowej i dzięki temu wszystkie te sygnały płyną w naszym mózgu, ale wtedy jeszcze kompletnie nie wiedziano na temat tego, jak ten nasz mózg funkcjonuje. Wiedziano troszkę więcej niż dawniej na temat tego, jak jest zbudowany. Odkryto tą budowę komórkową tego naszego mózgu, odkryto neurony, zobaczono, jak one wyglądają, natomiast jak działa nasz mózg, w jaki sposób, to jeszcze cały czas było tajemnicą. Dzisiaj również oczywiście przyglądamy się naszemu mózgowi bardzo dokładnie. Tu widzimy taki obraz z mikroskopu fluorescencyjnego, który obrazuje nam właśnie komórki nerwowe wraz z tymi dendrytami oraz aksonami, czyli tymi wypustkami, dzięki którym komórki mogą się ze sobą komunikować. Natomiast w tamtych czasach nie bardzo wiedziano, na czym polega ta praca tych komórek nerwowych i zakładano, że tak naprawdę jest to taka siatka, taka sieć jakby taka sieć połączonych ze sobą, czy też właśnie jednej takiej komórki, która jest tak bardzo mocno rozgałęziona, oplata, jakby tworząc cały ten nasz mózg, no i gdzieś tam w tych komórkach, w tej siatce, we wnętrzu tych nitek, coś tam są przekazywane, być może jakieś sygnały, ale traktowano to jako taką jednolitą masę, nie widziano w tym takich pojedynczych komórek. Dopiero badania takiego badacza Cayala, który pracował w Hiszpanii, stąd tutaj ten obrazek z Hiszpanii, doprowadziły do odkrycia czegoś, co nazywamy synapsą, czyli czegoś, co dzisiaj wiemy, że jest podstawą tej komunikacji jednych komórek ze sobą, z drugimi komórkami. Tutaj widzimy oczywiście taki obrazek, który nie jest prawdziwym obrazkiem takiej synapsy. Tak synapsa aż nie wygląda i ciężko ją dostrzec, bo ta cieniutka przerwa, która występuje między komórkami, jest naprawdę bardzo malutka, kilka, to są rzędy mikrometrów, więc to jest naprawdę bardzo mała odległość. No i odkrywając tą synapsę, zdano sobie sprawę z tego, że nasz mózg jest zbudowany nie z jednej wielkiej siatki, która tworzy cały nasz mózg, tylko zbudowany jest z różnych komórek, które komunikują się ze sobą, no tylko jeszcze nie bardzo wiedziano, w jaki sposób się ze sobą komunikują. Natomiast potem odkryto te substancje chemiczne, które służą neuronom do tego, żeby właśnie komunikować się ze sobą. No, tymi substancjami dzisiaj nazywamy neurotransmitery, czyli właśnie substancje chemiczne uwalniane z aksonu, czyli z zakończenia komórki jednej i działające na dendryt, na przykład innej komórki nerwowej. Dzięki temu te substancje chemiczne pozwalają na to, żeby komórki mogły się ze sobą komunikować. To jesteśmy w tej chwili
w XIX wieku, czyli całkiem niedawno, można tak powiedzieć, dopiero czy też w XX wieku odkryto ten neurotransmiter, czyli naprawdę niedawno, w na przełomie XIX i XX wieku odkrywano tą budowę komórkową, odkryto synapsy, natomiast pierwszy neurotransmiter jako substancję chemiczną odkryto dopiero w XX wieku. Był to niemiecki badacz, który się nazywał Lewy. Odkrył transmitter, który znamy, jest bardzo ważnym neurotransmiterem, nazywa się acetylocholina. Produkowana jest przez komórki mózgowe, ale także produkowana jest przez te komórki nerwowe, które powodują skurczenie naszych mięśni, czyli pozwalają nam się ruszać. One właśnie wydzielają acetylocholinę, która kurczy nasze mięśnie. Więc potem oczywiście odkrywano kolejne neurotransmitery. No i teraz jakby wiedziano, że są neurotransmitery, wiedziano, że są komórki, tylko nie bardzo wiedziano, w jaki sposób one pracują. No i teraz jakby przenosimy się do Londynu, dlatego że tam pracował ktoś, kto się nazywał Catton, który właściwie po raz pierwszy odkrył to, że te nasze komórki nerwowe wykazują pewną elektryczną aktywność, która ta elektryczna aktywność, oczywiście znamy ją dzisiaj, wiemy, że to jest podstawa właśnie pracy takiej komórki nerwowej. Komórki nerwowe mogą przenosić różnego rodzaju informacje dzięki temu, że dochodzi w nich do wzbudzenia takiej aktywności elektrycznej, która potem jest zamieniana właśnie na wydzielanie tych cząsteczek chemicznych, czyli neurotransmiterów, i ten neurotransmiter powoduje, że w kolejnej komórce nerwowej dochodzi do wzbudzenia tej aktywności elektrycznej i w ten sposób cały nasz mózg, można powiedzieć, wykazuje właśnie taką elektryczną aktywność, która jest podstawą pracy tych komórek, komunikowania się ze sobą i wytwarzania tego wszystkiego, za co odpowiedzialny jest mózg, czyli summa summarum razem odpowiedzialne są one, te komórki, razem za wytworzenie tych wszystkich funkcji psychicznych, które tworzą się w naszym mózgu. Ale my tutaj mamy jako Polacy pewien swój wkład, tak wygląda zapis tego pierwszego badania aktywności komórek nerwowych, to jeszcze nie były badania u ludzi, były to badania u zwierząt i również jakby te badania prowadzone były równolegle przez, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, stąd ten widok Krakowa, przez pana Becka, profesora Becka, który niezależnie od tego Cattona w tej Wielkiej Brytanii odkrył właśnie istnienie tej aktywności elektrycznej komórek nerwowych, nie wiedział o badaniach tego Anglika, więc jakby można powiedzieć, że równolegle odkrył zjawisko elektryczności związane z układem nerwowym. Natomiast droga do rozpoczęcia badań aktywności elektrycznej mózgu u ludzi jeszcze troszkę zajęła, bo dopiero w 1929 roku rozpoczęto badania u ludzi, czyli badania, które dzisiaj zwiemy elektroencefalograficznymi. Ten elektroencefalograficzne badania pozwalają właśnie na to, żeby poznać aktywność elektryczną naszego mózgu. Przyczepia się elektrody do powierzchni głowy, do powierzchni czaszki. Tutaj widzimy właśnie taką osobę z taką specjalną czapeczką, z mnóstwem elektrod, które mierzą aktywność elektryczną mózgu. No i oczywiście komputer, czy też wcześniej inne urządzenia pozwalają jakby zapisywać tą aktywność elektryczną i zapisujemy ją właśnie w postaci takich fal mózgowych. Tutaj mamy takie właśnie przykładowy obraz aktywności naszego mózgu. Potem nasz rozwój badań doprowadził nas do tego, że wiemy, że w zależności od tego, co robimy, w jakim jesteśmy stanie, nasz mózg inaczej pracuje w nocy, kiedy śpimy, inaczej pracuje w dzień, kiedy czuwamy, ale też inaczej pracuje wtedy, kiedyśmy zrelaksowani, na przykład mamy zamknięte oczy, a zupełnie inaczej wtedy, kiedy otworzymy oczy, czy też wykonujemy jakąś bardzo złożoną czynność w naszej psychice, na przykład coś obliczamy, zastanawiamy się nad czymś, próbujemy rozwiązać jakiś problem i tak dalej, czyli ta aktywność naszego mózgu się zmienia i w ten sposób od tego momentu, od momentu, kiedy odkryto i doskonalono tą metodę elektroencefalografii, możliwe było podpatrzenie pracy naszego mózgu, dlatego że to anatomicznie to nasz mózg już był całkiem dobrze znany dzięki wcześniejszym badaniom. Natomiast jakby wciąż, tak jak mówiłem wcześniej, pozostawało tajemnicą to, w jaki sposób nasz mózg pracuje. Więc kiedy odkryto tą aktywność elektryczną i rozpoczęto zapisy tej aktywności elektrycznej, mogliśmy zacząć przypisywać właśnie różnym częściom mózgu i w ogóle mózgowi jako całości tych funkcji. Zaczęliśmy wiedzieć dużo na temat tego, w jaki sposób ten nasz mózg funkcjonuje. Natomiast najwięcej dowiedzieliśmy się oczywiście dzięki dalszemu rozwojowi
technik zarówno obrazowania naszego mózgu, czyli jego budowy, jak i różnego rodzaju technik, które pozwalają na to, żeby zobaczyć, w jaki sposób ten mózg pracuje. Wtedy, kiedy odkryto promienie X, promienie rentgena, to możliwe stało się badanie dokładne, robienie zdjęć tego naszego mózgu. Tutaj widzimy taki tomograf komputerowy, który pozwala na to, żeby w sposób bardzo, bardzo dokładny zobrazować nasz mózg z dużą dokładnością, która jakby nie była wcześniej dostępna. Możliwe jest obrazowanie budowy tego naszego mózgu, budowy. Natomiast tutaj widzimy coś, co jako urządzenie wygląda bardzo podobnie do tego tomografu komputerowego. Widzimy takie obrazki mózgu, które rejestrują aktywność mózgu dzięki takiej metodzie, która nazywa się pozytronowa tomografia emisyjna. Taką ma dziwną nazwę, w skrócie to jest PET i ta metoda pozwala na zobrazowanie pracy naszego mózgu z dużo większą dokładnością niż pozwala to technika, jaką jest elektroencefalografia, o której mówiliśmy sobie wcześniej, pozwala jakby uchwycić w głębi tego naszego mózgu rejony, które są aktywne wtedy, kiedy wykonujemy jakieś czynności, wtedy, kiedy o czymś myślimy, czyli jakby można powiedzieć, że to są techniki, które pozwalają nam przypisać poszczególnym częściom mózgu udział w różnych funkcjach, które nasz mózg pełni. No i ta technika polega na tym, że mierzy się poziom zużycia cukru przez komórki mózgowe, więc jakby można powiedzieć, że na podstawie takiego sposobu myślenia, że jeżeli komórka ma wytwarzać ten prąd, tą aktywność elektryczną, czyli ma pracować, to musi mieć do tego energię. Ta energia dla mózgu pochodzi głównie z glukozy. Mózg nie lubi niczego innego jeść, tylko glukozę, więc ta glukoza zużywana przez poszczególne komórki mózgowe jest wykorzystywana do ich pracy. No i tam, gdzie tej glukozy zużywa się więcej, w tych rejonach mózgu, to one w tym, dzięki tej metodzie, są czymś, co się, można powiedzieć, bardziej jakby rozświetla na takie ciepłe kolory, te czerwone kolory oznaczają, że dany fragment mózgu mocno pracuje, takie zimne, niebieskie kolory oznaczają, że dany fragment mózgu w mniejszym stopniu pracuje, choć oczywiście dalej pracuje, tylko że w mniejszym stopniu, dlatego że wszystkie komórki naszego mózgu właściwie non-stop pracują, tylko że z różną siłą, z różną szybkością, z różną mocą, ale cały czas są aktywne. Więc my cały czas wykorzystujemy 100% naszego mózgu, tylko z różną, można powiedzieć, intensywnością nasze komórki pracują w zależności od tego, co aktualnie robimy w tej naszej psychice. Kolejna taka metoda, którą znamy, która była rozwijana, to jest metoda rezonansu magnetycznego, w tym funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Tutaj widzimy taki obraz właśnie z tego rezonansu magnetycznego, obraz, który jest obrazem budowy naszego mózgu, natomiast ta technika tego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego pozwala również na bardzo, bardzo dokładne obrazowanie pracy naszych komórek nerwowych, więc dzięki tej metodzie również możemy zaobserwować, które fragmenty mózgu są aktywne, w jaki sposób, z jaką siłą w danym momencie i dzięki temu właśnie badaniom możliwe jest przypisanie poszczególnych części mózgu, poszczególnych funkcji, zobrazowanie pracy całego naszego mózgu, czyli zobaczenia, jak pracuje cały nasz mózg w poszczególnych sytuacjach, w których jesteśmy i w których coś tam się dzieje w tej naszej głowie. Więc to jest taka technika, tu widzimy właśnie takie obszary kory mózgowej, które są mocno aktywne, te czerwone, nieco mniej, ale dalej też mocno podwyższona jest ich aktywność, czyli te żółte rejony, które są tutaj pokazane. Te szare nie oznaczają, że ten mózg tam nie pracuje w ogóle, tylko pracuje w sposób jakby normalny, nie jakoś podwyższony, ani też nie obniżony. W tej metodzie bada się zużycie tlenu przez nasze komórki nerwowe, bo komórki nerwowe potrzebują tlenu do tego, żeby móc spalać tą glukozę, którą pobierają. No i w tym metabolizmie tlenowym wytwarzana jest energia, która służy do tego, żeby wytworzyć tą aktywność elektryczną tych komórek nerwowych, więc jakby stąd ten tlen. Nasz mózg potrzebuje tego tlenu, jak wiemy, kilka minut bez tlenu wystarczy, żeby mózg przestał działać i już nie można go potem obudzić z powrotem do aktywności, więc trzeba być bardzo, bardzo uważna. A jak chcecie, żeby wasz mózg pracował dobrze, to musicie mieć dobrze mózg dotleniony. Mózg dotleniony będzie tylko wtedy, kiedy będziemy dobrze się ruszać. Dlatego tak ruch jest ważny dla naszego mózgu, bo powoduje, że naczynia krwionośne się rozszerzają. Lepiej jest ukrwiony ten nasz mózg, a zatem też lepiej dotleniony.
Dobrze, więc to jest ta metoda. Natomiast takim, powiedzmy, ostatnie lata, czyli tak naprawdę dopiero w XXI wieku, rozwinięcie tej metody pozwoliło na to, żeby obrazować nie tylko aktywność komórek nerwowych, nie tylko budowę dokładną tego naszego mózgu, ale zobrazować konkretnie szlaki nerwowe, które tworzą się, które są w naszym mózgu, które służą do komunikowania się różnych rejonów mózgu ze sobą. Coś, co nazywa się traktografią, czyli trakt, tak jak droga, pozwala na zobrazowanie dróg nerwowych łączących różne rejony mózgu, dzięki czemu my w sposób bardzo dokładny możemy prześledzić to, w jaki sposób nasz mózg pracuje, jak jest zbudowany, jak poszczególne komórki w poszczególnych obszarach tego naszego mózgu komunikują się ze sobą i w jaki sposób tworzą te wszystkie funkcje, te stany naszej psychiki, które mamy w różnych sytuacjach, więc wiemy, jak wygląda nasz mózg i którymi drogami biegnie pobudzenie, kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy jesteśmy smutni, kiedy jesteśmy źli, kiedy rozwiązujemy jakieś zadanie matematyczne, kiedy coś mówimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli dzięki temu całemu rozwojowi tego naszych badań nad mózgiem, dzisiaj wiemy, czym jest mózg, za co odpowiada, no i co najważniejsze, wiemy, jak pracuje, co pozwala nam na to, żeby leczyć ten mózg. Różne choroby psychiczne, ale także neurologiczne są możliwe do leczenia dzięki temu rozwojowi naszej wiedzy. Dzisiaj wiemy dużo, ale jeszcze nie wszystko, ale nie wiedzielibyśmy tego wszystkiego, gdyby nie te wczesne badania, które dały początek jakby badaniom tego mózgu, czyli wszystko po kolei, tak jak z każdą nauką, musieliśmy odkrywać krok po kroczku. Wraz z rozwojem nauki nasza wiedza na temat mózgu rosła, no i dzisiaj jesteśmy w tym punkcie, w którym naprawdę dużo wiemy, ale jak to w życiu bywa, im więcej wiemy, tym wiemy też więcej, że mało jeszcze wiemy. Nie wiem, czy powiedziałem to wystarczająco zgrabnie. Widocznie mój ośrodek ruchowy, mowy, broki raczej chyba nie powiedział tego, co miałem na myśli, więc u mnie moja kora przedczołowa w tej chwili zadziałała słabo wtedy, kiedy komunikowała się z ośrodkiem ruchowym mowy broki, czyli moje myśli nie zgrały się z tym ośrodkiem, który miał te myśli wypowiedzieć. Coś tam nie zadziałało, jak to często bywa w mózgu, ale miałem na myśli to, spróbuję raz jeszcze, że im więcej wiemy, tym mniej wiemy tak naprawdę, albo tym więcej rodzi się pytań, które sprawiają, że tak naprawdę uzmysławiają nam one to, jak wiele jeszcze nie wiemy w tym niewiele, jak wiele jeszcze nie wiemy na temat tego, jak działa nasz mózg. I to jest pole do popisu dla Was, przyszłych badaczy naszego mózgu. Dziękuję Wam bardzo, kłaniam się, miłego tygodnia Wam życzę i do zobaczenia.